Masz pomysł na biznes. Wyobrażasz sobie, że Twój produkt lub usługa świetnie się sprzedaje, a Ty zarabiasz fortunę i korzystasz z uroków życia. Jak ułatwić sobie drogę do tego celu? Pomogą Ci w tym cztery narzędzia Marketing Mix. Marketing Mix to wszystkie działania celowo podejmowane przez sprzedających po to, aby dotrzeć do kupujących. Według tej koncepcji, by sprzedawać skutecznie, potrzebujesz zaplanować. Produkt, cenę, dystrybucję, promocja. Przyjrzyjmy się tym czterem narzędziom po kolei. Produkt, czyli to, co klient kupuje. Jaki jest Twój produkt? Na ile to, jaką ma wielkość, wagę, to z czego się składa i jak jest opakowane, spełnia oczekiwania klienta? Co go wyróżnia na tle innych? Chcesz być eko? Pomyśl, co możesz zrobić, by Twój produkt był dobry dla świata i dla klimatu. Może zrezygnujesz z plastikowych opakowań? Podpowiesz klientowi, jak go recyklingować? Skorzystasz z lokalnych produktów? Cena, czyli ile klient zapłaci za dany produkt. Jeśli cena będzie za wysoka, mało osób go kupi. Jak za niska, ty mało zyskasz albo i stracisz. Jak więc wyznaczyć właściwą cenę? Możesz sprawdzić cenę konkurencji. Możesz też policzyć swoje koszty, doliczyć zysk i sprawdzić, czy w takiej cenie będzie ktoś zainteresowany. Możesz też zaproponować rabat dla nowych klientów albo dla influencerów. Oni przyciągną do Ciebie kolejne osoby. Dystrybucja, czyli sposób, w który produkt dotrze od Ciebie do kupującego. Czy można Twój produkt kupić w lokalnym sklepie, zaprosić Ciebie na sprzedaż objazdową, za pośrednictwem sklepu internetowego? Który sposób będzie najtańszy, najszybszy, najbezpieczniejszy? Pomyśl, co jest najważniejsze dla Twoich klientów i wybierz. Promocja, czyli sposób, w który poinformujesz klienta o Twoim produkcie i przekonasz go do niego. Są klienci, którzy na 100% chętnie skorzystają z Twojej oferty, na przykład Twoi przyjaciele czy rodzina. Są tacy, których w ogóle ona nie zainteresuje, cokolwiek byś nie zrobił. Na przykład jeśli zapraszasz do myjni samochodowej, a oni nie mają samochodu. Ale są i tacy, którzy rozważają, ale mają wątpliwości. To do nich adresujesz działania promocyjne. Czy to się nie rozsypie po kilku użyciach? Czy było wyprodukowane z troską o klimat? Czy będzie dobrze dla mnie wyglądać? Czy nie uczula? Do promocji wykorzystać możesz media społecznościowe, media tradycyjne, prasę, radio, telewizję, mailing, bezpośrednią prezentację na różnych targach czy festynach. Tylko Twoja kreatywność Cię ogranicza. Promocji będzie też sprzyjać dbanie o tzw. PR, Public Relations. Częścią z nich może być komunikowanie o działaniach ograniczających zmiany klimatu, w tym na przykład korzystanie z ekologicznych źródeł energii, wprowadzenie wegetariańskich potraw do menu, korzystanie z materiałów nadających się do recyklingu czy ograniczanie wykorzystania plastiku. W skrócie, Marketing Mix odpowiada na pytania: co kupi klient, produkt, gdzie kupi, dystrybucja, za ile kupi, cena, jak się o tym dowie i co go przekona, promocja. Stwórz swoją strategię marketingową i sprzedawaj skutecznie.